Witam, dzisiaj zapraszam na pyszne ciasto kokosowe z szarlotką i kremem budyniowym. Na początku mieszam mąkę z proszkiem do pieczenia, topię masło, do jajek dodaję szczyptę soli, cukier i miksuję całość na jednolitą, taką gęstą masę jak na kogelmogel, ale nie za długo, mniej więcej do rozpuszczenia cukru. Po chwili dodaję wiórki kokosowe, mleko, mąkę z wymieszanym proszkiem do pieczenia, którą można było również wymieszać z wiórkami kokosowymi. Możecie spróbować zastąpić zwykłe mleko mlekiem kokosowym. Na pewno będzie smak genialny, nie wiem tylko jak ciasto będzie rosło. Na koniec dodaję tłuszcz. Tłuszcz powinien być ciepły lub letni, byle nie gorący. Zamiast masła można wlać 200 ml oleju. Ciasto po zmiksowaniu nie wygląda na jednolite, tylko dlatego, że są w nim wiórki kokosowe. Kiedy ciasto wystygnie, kroję go na pół. Na jedną część wykładam masę z jabłek. Jak przygotować taką masę z jabłek, żeby była odpowiednio ścisła? Opis znajdziecie na blogu. Adresy podaję pod filmem. Trzeba kliknąć w słówko pokaż i rozwinie się tam cała lista linków przydatnych do tego filmu. Układam kolejną warstwę ciasta, smaruję cieniutko kremem i posypuję podpieczonymi na suchej patelni wiórkami kokosowymi. Będzie chrupiąco i bardzo smacznie. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanych wypieków. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, wkrótce kolejne przepisy.